Dobra, idę. Dzisiaj dzień mamy. I mam dla ciebie challenge. No co ty mówisz? A to już się nagrywa? Aha, już się nagrywa. O, to hej wszystkim. Hej. A co ty wymyśliłaś? No, taki challenge 7 sekund. A. Że jakąś karteczkę się wybiera. 7 sekund challenge, o to ci chodzi, tak? To ja znam ten challenge. Widzowie pewnie też. Czyli ja coś czuję, że ty to wymyśliłaś z tatą, bo dzisiaj jest dzień mamy i odebrałam już Oliwię z przedszkola. Nie, tak tatą to nie wymyśliłam. A kto by tu pisał na tych karteczkach? Tata wymyślał pewnie, co? Nie. Tak troszeczkę? Nie, ja. Ja już tu widzę jakiś podstęp. Dzisiaj jest dzień mamy, odebrałam już Oliwię z przedszkola, dostałam od niej przepiękne prezenty. I tutaj jeszcze? Wyściskała mnie, za co ci dziękuję. Buziaczek jeszcze raz. Tak, wszystkim mamom wszystkiego najlepszego, nie? Serducha wysyłamy. To co, nie mam brać w tym udział, mówisz, a ja się boję, co tutaj jest zamieszczone. Mhm, ja już was znam. A tu co jest pod tą ścierką? Nie powiem. Ale ty wiesz, co tam jest, czy nie wiesz? Wiem. Ty wiesz, ale po co jest ta ścierka? Do czego to, co to jest w ogóle? To jest niespodzianka. Czyli ta osoba, która wykona więcej zadań poprawnie, ta ma to wygrać? Nie, która poprawnie, która dobrze zrobi. Aha, czyli to jest coś nie. Tajemniczego. Nie. I osoba, która będzie miała więcej punktów, wygrywa. No i wszystko stało się jasne. No dobra, ja podejmuję to wyzwanie, chociaż trochę się boję. No więc, kto pierwszy zaczyna? Zrobimy papier, kamień, nożyce. Papier, kamień, nożyce. Pojedziemy za granicę. Raz, dwa, trzy. O! Czyli ja pierwsza losuję, czy ty? Ja. To ty losuj, a ja jeszcze powiem widzom, żeby szybko klikali dużo łapek w górę i oczywiście subskrybujcie nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Mhm. Dobra, to teraz ja ci, Oliwio, czytam pierwsze zadanie. Uwaga, uwaga. Nie, może być to trudne. Przeliteruj swoje imię. Jeden, dwa. Nie, przeliteruj swoje imię. Ja ci będę sekundy liczyć. Czyli jak masz na imię? Oliwia. Dobra, ja już liczę. O, le, ki, wy. 7 sekund minęło. Brakowało ci A! Tylko literki A! No trudno, takie są zasady. Ale to było dla ciebie trudne. No. Oliwia jeszcze nie ma 5 lat, już niedługo będzie miała urodziny, ale i tak brawa dla ciebie, prawie całe imię. Piąteczka, dobra, masz pół punkta. Dobra? Dobra. Dobra, może być. Teraz ja się boję, ja losuję. O matko, co to będzie? A po nagraniu idziemy oczywiście na plac zabaw, nie? No właśnie. Nic nie odpoczęłam. Od razu zaczęłyśmy nagrywać, tak. Dobra. Aż się boję otworzyć. Co to będzie, co to będzie? Udawaj, że zemdlałaś. Ty liczysz 7 sekund, mamie. Licz. 1. Jak mi niedobrze. 3, 4, 5, 6, 7. Czy dobrze udawałam, że zemdlałam? Może powinnam spaść. Albo tak na podłogę paść. To ile? Zaliczasz mi cały punkt czy pół? Pół, pół. O, dobra, czyli mamy remis. Teraz Oliwia losuje, ale jestem ciekawa. Co żeście tu wymyślili? O, ja! Załóż dwie różne skarpety! Biegnij! Biegnij! A ja będę liczyć. Tylko się nie zabij. 1, 2. 4, 5, 6, 7. Niezaliczone, ale masz dwie różne skarpety. Oliwia zdążyła przynieść, ale wiesz co, ja bym też nie dała rady. Jakby to na mnie trafiło, to zanim ja bym otworzyła szafę, no dobra, to odnieś te skarpety i bawimy się zaraz dalej. Ech, dobra, teraz ja losuję. Może tą. Zobaczmy, co tutaj jest. Wyjdź z domu! Licz! 1, 2,
nie były zamknięte na dwa te, na dwa razy. Jednej sekundy mi brakowało. O! Czyli nie mam punktu. Teraz ty. A to jest moja karta. Tobie się nie udało, mi się nie udało, nie? Dobra. Teraz ja. Przynieś z przedpokoju swoje buty. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Zaliczone. Jej, jakie brudne, co? Brudasy, no co je wyczyści? To Olivia idzie do przedszkola albo na plac zabaw i wraca z brudnymi. Bardzo dobrze. Masz punkt. Dobra. Właśnie ja tą chciałam kartę. No, ale i tak nie wiemy, co jest w środku. Próbuję tutaj coś zobaczyć, czy tutaj coś widać, jakieś napisy przez te karteczki, ale niestety nie wiem. Może którą, może tą? Boję się. Dobra, jedziemy dalej z tematem. Wymień dwie bajki w ciągu 7 sekund. Licz. Jeden, dwa, Peppa, trzy. Psi Patrol. Ma punkt. Ale ja to liczyłam tylko do trzech. No, udało mi się, w ciągu 7 sekund zdążyłam. Chowaj to ramionko. Nie, zmiera. Słuchaj, czyli na razie idziemy. Ilość punktów mamy taką samą. Na razie jest remis. Co to będzie, co to będzie? Dobra, dawaj. Dwie. I przygotuj się na coś. Zobaczymy, co to będzie. Udawaj, że jesteś duchem. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Zaliczone. Mój mały duszek. Super było. Brawo. Piątka. No nie mogę. Jakie zadania. Nie wiem. Może to? Teraz ja. Podoba mi się ten challenge. Jak na razie. Zrób jak najwięcej pajacyków. No to szybko. Licz mi, myszka. Zaliczone? Aż do 8 policzyłaś. Mam nadzieję, że było mnie chociaż trochę widać. Proszę bardzo. O ja! To będzie fajne. Zjedz kawałek cytryny z uśmiechem. To ja lecę do kuchni, przygotuję ci kawałeczek cytryny. Taki mały ci ukroję. Tylko pamiętaj, musisz się uśmiechać przy tym. Proszę bardzo. To ja zaczynam liczyć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Uśmiech proszę. Dobra, ja czekałam, aż w końcu odgryziesz kawałeczek chociaż i się uśmiechniesz. Dobrze, punkt dla ciebie, super ci poszło. Idziemy łeb w łeb. Także rewelacja. Ekstra. No i teraz. Może to? To? Dobra. Przynieś coś zielonego! To bym chwyciła, ale odkryje się, co tam jest. No i co? Pół punkta? Czy punkt? Połowa? Tak nie do końca, nie? Tak nie do końca. Dobrze, niech ci będzie, że mama ma połowę. Dobrze. Musisz głupio tańczyć przez 7 sekund. Dobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czy to był głupi taniec? Myślisz? Naprawdę? Okej. Ostatnia kartka. Chociaż raczej ja już przegrałam. Robimy to? Krzyknij przez okno, kocham żelki! Jedzę! Jeden, dwa, trzy, cztery... Kocham żelki! Musiałam uciec, bo to jakaś pani z dzieckiem szła i się tam nie patrzyli. Ej, to było chyba najgorsze zadanie, nie? Z
tym krzyczeniem. Szkoda, że ty na nie nie trafiłaś. Dobra, to ja sama jestem ciekawa, co tam jest ukryte, bo nie wiem. Co to? I proszę bardzo, tajemnica została odkryta, gazetka ze świnką Pepą i ja w to nie wierzę. Czyli co, chcesz mi powiedzieć, że tata wymyślił w nagrodę gazetkę Pepę, a jak ja bym miała pierwsze miejsce, to bym miała ja gazetkę, tak? Pewnie tata wiedział, że Olivia wygra. Albo sobie pomyślał tak, dzisiaj jest dzień mamy, to mama dostała bardzo dużo prezentów. Że Oliwie będzie smutno, to jej pewnie też coś trzeba kupić. To jest jakiś sprzęt, testujemy, co to jest? Jak to się robi? No dobra. Tak, i robimy teraz test na żywo tego dziwnego sprzętu. W środku była kulka, pokaż to, jak to wygląda. Czyli tu się wkłada, tak? Tam się naciska i to wystrzela. Wow, ale będzie zabawa. Kiedyś Olivia, proszę bardzo, kiedyś Olivia kupowała sobie te gazetki, ale dawno temu. Ej, prosto w nos mi to strzeliło. O, a teraz możecie zobaczyć, jaki został bałagan po naszym nagrywaniu. Ale fajny był ten challenge, co? Podobał ci się? Dziękuję, teraz ja podtrzymam. Chyba jeszcze kiedyś go powtórzymy, tylko z jakimiś innymi zadaniami. Pomyślimy nad tym, co? Albo bez nagrywania. Albo bez nagrywania, bo my lubimy w ogóle później jeszcze challenge robić. Bez żadnego nagrywania, nie? Jak nam się coś spodoba. Te same. To wtedy ciągle je powtarzamy. Albo z tatą jeszcze. Także... Dzięki jeszcze raz, kochanie, za piękne prezenty, za ten fajny challenge. My w takim razie już idziemy na plac zabaw. Czy jeszcze troszeczkę poleżysz? Nie poleżę. Nie? Od razu idziemy? No dobra, okej. Okay. To my się już żegnamy. Dzięki, że z nami byliście. Oczywiście. Coś jeszcze powiem do widzów. Proszę bardzo. Że ja jeszcze mogę rozhuśtać się na huśtawce sama, bez pomocy mamy. No pewnie. To już dawno umiesz, nie? No dobrze, dawajcie nam dużo. Łapek w górę. Subskrybujcie nasz kanał i... Klikajcie w dzwoneczek. Żeby nie przegapić żadnego naszego kolejnego filmu, które dodajemy codziennie. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!